Pokażemy Wam zwyczajny Bangkok, pełen gwaru i ulicznego zgiełku. Oczywiście jest to tylko niewielki fragment tego wielkiego miasta, które jest jednocześnie stolicą Tajlandii. Bangkok położony jest przy ujściu rzeki Menam do Zatoki Tajlandzkiej. Liczba ludności wynosi 5,6 miliona. A aglomeracja ma około 15 milionów. Jest to jedno z najpopularniejszych miast turystycznych na świecie. Nierzadko w ciągu roku miasto odwiedza ponad 20 milionów turystów. Miasto zachwyca nowoczesną infrastrukturą i jednocześnie kultywowaniem azjatyckich tradycji. My skoncentrujemy się na wybranym fragmencie tego miasta, a mianowicie komunikacji miejskiej tramwajami wodnymi po Bangkoku. Canal Boats, czyli łodzią po kanałach Bangkoku. Stolica Tajlandii jest połączona siecią kanałów, które umożliwiają szybkie poruszanie się i przemieszczanie po mieście, a to za sprawą świetnie funkcjonującej żeglugi tramwajowej. W czasie pobytu w Bangkoku wybraliśmy się do dzielnicy chińskiej Chinatown. Naszym celem było Złote Wzgórze. Zorientowaliśmy się, że najszybciej i najprościej będzie się tam dostać tramwajem wodnym. Dlatego wybraliśmy ten środek transportu. Kanały, zwane po tajsku Klong, kryją w sobie sporo historii oraz w niektórych miejscach dziewiczy Bangkok. Klongi to wodne kanały transportowe w Tajlandii, które niegdyś stanowiły podstawę systemu komunikacyjnego w Bangkoku. Sieć kanałów jest dość rozległa. Wiatr we włosach, szum wody i warkot silnika dostarczają dodatkowej adrenaliny podczas zwiedzania tego ciekawego miasta. Jeżeli będziecie w Bangkoku, skorzystajcie z tej okazji. Na pewno warto. Pozostaną po takiej wyprawie niezapomniane wrażenia i wspomnienia. I oczywiście cel podróży tym środkiem komunikacji osiągniecie szybciej, pod warunkiem, że tam, dokąd się wybieracie, kursuje tramwaj wodny. Jeszcze o jednej rzeczy nie można zapomnieć. Komunikacja tramwajami wodnymi jest tania. Nasza wyprawa z hotelu Bangkok Palace do Chinatown kosztowała 50 zł po przeliczeniu z batów, czyli tajskiej waluty. A to co najważniejsze, cel osiągnęliśmy o wiele szybciej, niż gdybyśmy skorzystali z autobusu czy tuk-tuka. Mieliśmy okazję zakosztować tej przyjemności. Tramwaje wodne prują wodę z ogromną prędkością. W trakcie podróży można poznać Bangkok, nie tylko ten luksusowy i nowoczesny, ale prawdziwy, swojski. Z komunikacji po kanałach
korzystają głównie Tajowie śpieszący się do pracy. Tu zobaczysz pośpiech, gwar i zwykłe ludzkie życie. Wzdłuż kanału stoją domy mniej zamożnych Tajów. To też jest ciekawe doświadczenie. W oddali widać górujące nad miastem wieżowce. Poruszanie się tramwajem wodnym po kanałach Bangkoku to niezapomniane przeżycie oraz sposób na sprawne ominięcie korków. Tramwaje kursują od wczesnych godzin porannych do wieczora i są naprawdę bardzo tanie. Podróż tramwajem wodnym po kanałach Bangkoku przebiega sprawnie, ale w godzinach szczytu jest dość tłoczno. Oprócz tego tramwaje są głośne i przez całą podróż towarzyszy mocny zapach spalonego oleju napędowego. Za bilety płaci się konduktorowi w tramwaju przy wsiadaniu. Skąd wzięła się tradycja podróżowania kanałami po Bangkoku? Aglomerację przecina rzeka Menam, do której odpływy mają liczne kanały stanowiące dawne systemy nawadniające oraz komunikacyjne. Rzeka stanowi istotny element transportu dla miasta, ale i także dla całego kraju. Po rzece kursuje kilka linii promowych obsługujących transport osobowy pomiędzy brzegami, jak również między dzielnicami położonymi przy rzece w dzielnicach centralnych. Jest też ożywiona komunikacja na licznych kanałach w Bangkoku. W kolejnym naszym filmie o Tajlandii pokażemy Wam cel naszej podróży tramwajem wodnym, czyli Złote Wzgórze. Opowiemy o ciekawym zakątku stolicy Tajów. Zapraszamy do oglądania naszych filmów i subskrybowania kanału Mikronek. A tutaj jego przeciwieństwo.